Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności jest przedział. Pierwszym elementem tego działania będzie pozbyć się wszystkich nawiasów. A jak to zrobimy? Mnożąc to, co stoi przed nawiasem, razy każdy czynnik z nawiasu. Mamy tak. 3 razy 1 to jest 3. 3 i tutaj uwaga, razy minus x. 3 razy minus x to jest minus 3x. Znaczek spisujemy. Potem mamy tak. 2 razy 3x to jest 6x. 2 razy minus 1 to jest minus 2. I mamy minus 12x. I teraz metodą przenoszenia x-ów na lewą stronę, a liczby bez x-ów na prawą stronę. Pamiętamy, jak zmieniamy stronę, zmieniamy znak. Spróbujemy to policzyć. Tu stoi minus 3x, czyli spisujemy sobie minus 3x. I teraz tak, tu stoi 6x, na drugą stronę zmienimy znak, przenosimy, będzie minus 6x. Tu było minus 12, po drugiej stronie będzie plus 12. Znaczek zostaje bez zmian spisany. Tutaj stało minus 2, to tutaj zostaje przepisane to minus 2, a że tu stało 3, po drugiej stronie będzie ze zmienionym znakiem. Teraz mamy tak, minus 3 minus 6 jest minus 9, plus 12 jest 3x. Znaczek spisujemy. Minus 2 minus 3 jest minus 5. Dzielimy obu stronie przez to, co stoi przy naszym x-ie i mamy, że x jest mniejszy bądź równy minus 5. Większy bądź równy, tak, przepraszam. Nie mniejszy, tylko większy. W drugą stronę większy. Dobrze, spróbujemy sobie narysować ośkę teraz. Na ośce zaznaczamy tylko ten punkt, który nas interesuje, od którego ma być większy, tak. Mamy minus 5 trzecich. Taki znaczek oznacza kółeczko tutaj na osi otwarte. Jeżeli by było taki znaczek tutaj, czyli z przedział domknięty, by było kółeczko zamalowane. Ale jest puste, to jest przedział otwarty. I teraz jak zaznaczyć przedział? Wyobraźmy sobie, że ten znaczek powoduje powstanie nam strzałki. Ta strzałka nam ułatwia narysowanie przedziału. Akurat przedział będzie tu i w tą stronę będzie leciał. Tu jest taka strzałka, jak tutaj powstała. Czyli teraz zapiszmy sobie, że x należy od tego punktu, kółeczko jak mamy puste, nawias będzie okrągły. Minus 5 trzecich i będzie się ciągnąć do plus nieskończoności, czyli odpowiedź A.